Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Gromadzimy się na świętej Eucharystii Kościoła, która jest wielkim darem, ale przede wszystkim jest dziękczynieniem. Dzisiaj ta radość będzie większa, bo to sześciorga dzieci przystąpi do sakramentu Chrztu Świętego. Cieszymy się, że nasza wspólnota się powiększa o nowych chrześcijan. I tę radość uwznieśli nam chór, który przeżywa dzisiaj dziesięciolecie powstania chóru Laudate Domum i zarazem zwieńczenie warsztatów, które w ostatnich dniach miały miejsce w naszej wspólnocie parafialnej. Cieszymy się, że możemy tutaj razem przeżywać z wami ten jubileusz i przede wszystkim modlić się o to, by nasza liturgia nieustannie była ubogacana pięknym śpiewem. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dzisiaj drogim chórzystom życzymy przede wszystkim, by tak pięknie nam śpiewali, nie tylko dziś, czego mamy okazję się przekonać niejednokrotnie na liturgiach, które ubogacacie śpiewem. Życzymy wam również, by to grono chórzystów ciągle się powiększało. Tak właśnie miałem powiedzieć drogim rodzicom, żeby kiedyś, jak dzieci będą może rozwijały różne talenty muzyczne, o czym mogliśmy się dzisiaj przekonać, to przypomnieć im, że były chrzczone w tak pięknym dniu. Może to rozpali w nich jeszcze to pragnienie wychwalania Pana śpiewem. No i oczywiście nie mogę zareklamować naszego chóru. Próby w każdy czwartek o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy. Pani dyrygent tam z chóru się wychyla. Dlatego warto, jeśli ktoś te pragnienia ma w sobie, już nawet nie mówię o talentach, ale pragnienia, serdecznie zapraszamy każdy czwartek o godzinie 18:00. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego jubileuszu, warsztatów, nie chcę wymieniać z imienia nazwiska, bo było mnóstwo osób na różnych płaszczyznach, serdeczne Bóg zapłać, niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi za to i myślę, że kiedyś wszyscy otrzymamy stokrotną wdzięczność Boga. Yes.
za to. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za obecność. Szczęść Wam wszystkim Boże, życzymy radosnej niedzieli. Zapraszam. I bardzo dziękujemy, że wszyscy chcieliście posłuchać i razem z nami wziąć udział w tej radosnej uroczystości. Zapraszamy oczywiście do chóru, zawsze można się zapisać. Szczęść Boże. Zapraszam.